Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny. Oblicz pole tego trójkąta, jeśli obwód wynosi 21. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Mamy tutaj trójkąt prostokątny. Czyli zaznaczmy tutaj kąt prosty. I teraz wiemy, że długości boków tego trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny. Jeśli tworzą ciąg arytmetyczny, to znaczy, że każdy z boków różni się o stałą liczbę. Ja proponuję, aby średni bok nazwać A. Na naszym rysunku średni bok to będzie ta dłuższa przyprostokątna. Oczywiście najdłuższy z boków to zawsze musi być przeciwprostokątna. W takim razie, jeśli mają się różnić o stałą R, to nasza przeciwprostokątna to będzie A plus R. Natomiast druga, krótsza przyprostokątna ma być o to R mniejsza od tego średniego boku, czyli możemy to nazwać A minus R. Teraz musimy ułożyć równania z naszymi niewiadomymi A i R. Pierwsze równanie proponuję, aby wykorzystać informację o obwodzie. Wiemy, że obwód tego trójkąta wynosi 21. W jaki sposób liczymy obwód? Oczywiście dodajemy do siebie długości boków, czyli mamy bok o długości A plus bok o długości A minus R i plus bok o długości A plus R. To razem nam daje 21. Uporządkujmy to, czyli mamy 1A, drugie i trzecie, czyli razem 3A i minus R plus R, R nam się wyredukowały i to ma być równe 21. W ten sposób otrzymaliśmy równanie tylko z jedną niewiadomą A. Możemy obustronnie podzielić przez 3, czyli A wynosi 7. Aby obliczyć R, musimy znaleźć drugie równanie, które będzie zawierało te dwie niewiadome A i R. Proponuję, aby zastosować tutaj twierdzenie Pitagorasa, czyli mamy jedna przyprostokątna, czyli u nas A podniesiona do kwadratu, plus druga przyprostokątna, czyli u nas A minus R podniesiona do kwadratu. I to ma być równe przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli A plus R. W obu tych nawiasach musimy zastosować wzór skróconego mnożenia. Ja może zapiszę te wzory. Pierwszy wzór to jest na kwadrat różnicy, czyli mamy A minus B do kwadratu, czyli to jest pierwszy element do kwadratu minus 2 razy pierwszy razy drugi i plus drugi do kwadratu. A w drugim nawiasie zastosujemy wzór na kwadrat sumy, czyli mamy A plus B do kwadratu, czyli to będzie pierwszy element do kwadratu plus 2 razy pierwszy razy drugi plus drugi do kwadratu. Więc dostaniemy. Pierwszy element przepisujemy, czyli mamy A kwadrat. Teraz nasze A to jest A, natomiast nasze B to jest R. Czyli dostaniemy A do kwadratu minus 2 razy pierwszy razy drugi, czyli 2 razy A razy R to będzie 2AR. I plus drugi do kwadratu, czyli u nas będzie plus R kwadrat. To jest równe. I teraz stosujemy ten wzór. Czyli mamy pierwszy element do kwadratu, czyli A kwadrat. Teraz mamy plus 2 razy pierwszy razy drugi, czyli 2AR. I plus drugi do kwadratu, czyli R do kwadratu. Uporządkujmy. Mamy tutaj A kwadrat plus A kwadrat daje nam to razem 2A kwadrat. Tutaj może przepiszę jeszcze 2AR plus R kwadrat, a po prawej stronie przepiszemy. I widzimy, że po obu stronach mamy R do potęgi drugiej, czyli one nam się skracają. Proponuję, aby wyrażenia A kwadrat przenieść na jedną stronę, czyli tutaj będziemy mieć 2A kwadrat. I to po przeniesieniu na lewo będzie z minusem, czyli minus a kwadrat. Natomiast tu po prawej było 2ar. Proponuję, aby przenieść to również na prawą stronę, czyli będzie teraz również ze znakiem plus, czyli 2ar. Tu dostaniemy 1a kwadrat,
a tu mamy 4ar. Wiemy, że a wynosi 7, więc teraz możemy pod a podstawić naszą siódemkę, czyli dostaniemy 7 do potęgi drugiej, to jest to samo co 4 razy 7 razy r. W ten sposób otrzymaliśmy równanie tylko z jedną niewiadomą r, więc mamy 7 do kwadratu to jest 49, tutaj mamy 28 razy r, więc obustronnie dzielimy przez 28. Więc nasze r wynosi 49 dwudziestych ósmych. I możemy jeszcze skrócić ten ułamek, czyli r będzie wynosił, zarówno licznik, jak i mianownik są podzielne przez 7, więc w liczniku zostanie nam 7, a w mianowniku 4. Możemy jeszcze całości wyciągnąć, czyli będzie tutaj 1 cała i 3 czwarte. W zadaniu mieliśmy policzyć pole tego trójkąta, więc zapiszmy wzór na pole. To jest oczywiście 1 druga razy podstawa, czyli tutaj mamy, nasza podstawa wynosi a minus r i razy wysokość, nasza wysokość to jest tutaj a. Możemy podstawić nasze dane, czyli mamy 1 druga razy za a wstawiamy 7, za r wstawiamy 1 i 3 czwarte, no i znowu za a wstawiamy siódemkę. Możemy ewentualnie 1 drugą z siódemką pomnożyć, czyli dostaniemy tutaj 7 drugich, a z nawiasu dostaniemy 5 całych i 1 czwarta. Więc jeszcze zamienimy to na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 7 drugich razy 21 czwartych. Nie możemy tutaj nic poskracać, więc tylko mnożymy. Licznik razy licznik, czyli to nam daje 147 i mianownik razy mianownik ósmych.